serdecznie witam w ten całkiem ładny i w miarę słoneczny dzień, co akurat jest pozytywną odmianą po tych ostatnich, kiedy nie miało się nawet ochoty wychodzić z domu. Osobiście już wolę zimę i śnieg niż tą szarzyznę i deszcz, tylko czekać aż człowieka dopadnie jakieś ustrojstwo. Dlatego w miarę ładny weekend mnie cieszy, bo spacery na świeżym powietrzu są i zdrowe, i przyjemne. Wspierają odporność, a jeżeli nie zbliżamy się za bardzo do sąsiada, żeby się z nim pokłócić o politykę, to nawet nie mamy się za bardzo czym zarazić. Mam jednak kilka postulatów. Idąc na spacer, ubierzmy się stosownie do pogody, czyli ani za ciepło, ani za zimno. Odżywiajmy się zdrowo i jedzmy dużo witamin. To jest nasz wpływ na ogólną sytuację, który przynieść może tylko korzyści. Róbmy sobie różnego rodzaju uodparniające mikstury, czy tam z imbiru, czy kurkumy, cytryny, czy czegokolwiek, co wzmocni naszą odporność. A przyda się ona bez względu na okoliczności, bo z cieknącym nosem chyba nikt chodzić nie lubi. Jeżeli macie Państwo jakieś swoje pomysły na wzmacnianie odporności, to można zostawić info w komentarzu. Dzielenie się takimi informacjami jest tak samo ważne, jak ich posiadanie. Zachęcam też do subskrybowania kanału Gazetki i Promocje. Życzę zdrówka i miłego dzionka.